Witajcie. Od dłuższego czasu przymierzaliśmy się do nagrania filmu na temat laserów i bezpiecznego ich używania. Taki dłuższy odcinek na pewno nagramy, natomiast dzisiejszy film powstał spontanicznie. Po prostu ręce mi opadły i mówiąc wprost, wkurzyłem się po ostatnich doniesieniach o tym, że jakiś pacan oślepiał helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego, czym doprowadził do uszkodzenia wzroku lekarza, który znajdował się na pokładzie. Myślę, że musimy poważnie zacząć rozmawiać o laserach i powiedzieć sobie wprost, że laser zabawką nie jest. W dzisiejszym odcinku będę mówił o laserach w odniesieniu do wskaźników laserowych, bo takie urządzenia są najbardziej powszechne i dostępne na rynku. Czyli mówimy o laserach, których wiązka jest widoczna, nie stanowi zazwyczaj zagrożenia dla skóry, jednak może stanowić bardzo poważne zagrożenie dla wzroku ludzkiego. Z punktu widzenia bezpieczeństwa, laser nie jest niczym innym jak bardzo silnym źródłem światła. Mówiąc kolokwialnie, jest to bardzo silna żarówka, której światło zostało uformowane w wąską wiązkę. Żeby mieć pojęcie, jak jasne jest to światło, zrobimy porównanie do takiej standardowej żarówki 100-watowej. Te 100 watów to jest moc elektryczna pobierana przez żarówkę. Sprawność zamiany energii elektrycznej na światło to zazwyczaj około 3%, czyli mamy 3 waty mocy optycznej. Gęstość mocy w odległości 1 metra od żarówki to 24 tysięczne miliwata, czyli 24 mikrowaty na centymetr kwadratowy. Nieduża wartość, a każdy wie, że patrzenie na taką żarówkę z odległości 1 metra oślepia bardzo mocno i szybko powoduje powidok. W przypadku lasera podana na jego obudowie moc jest już mocą optyczną. Weźmy do porównania wskaźnik o mocy 5 mW i załóżmy, że w odległości 1 metra plamka ma średnicę 2 mm. Gęstość mocy w tym punkcie wynosi 160 mW na centymetr kwadratowy. Porównajmy sobie te wartości. Nawet taki niepozorny wskaźnik laserowy ma gigantyczną gęstość mocy w porównaniu do standardowych źródeł światła. A na ile jest to bezpieczne? Ano nijak nie jest. Maksymalna dopuszczalna gęstość mocy światła padającego na powierzchnię oka ludzkiego to 2,54 mW na centymetr kwadratowy. I to przy założeniu, że światło to pada na oko przez 0,25 sekundy. Dla gęstości mocy powyżej 2,54 rośnie prawdopodobieństwo trwałego, nieodwracalnego uszkodzenia wzroku. Ponadto należy pamiętać, że te 0,25 sekundy jest ustalone umownie. Uznaje się, że w takim czasie człowiek odwróci głowę lub instynktownie zamknie oko. No i tu jest problem. W bardzo ciekawym artykule grupa niemieckich naukowców przebadała odruch zamykania oczu na widok światła laserowego. I okazało się, że występuje on jedynie u 15 do 35% badanych. W innym badaniu czas okazał się dłuższy i wynosił 0,35 sekundy. Czyli ten czas 0,25 sekundy też nie jest wiarygodny, a u większości osób odruch w ogóle nie wystąpi. Jednak jak na razie analizy bezpieczeństwa laserów opierają się na takim właśnie założeniu. Jedno jest pewne, zagrożenie dla oka ludzkiego może stanowić nawet przypadkowe, krótkotrwałe oślepienie laserem, a celowe patrzenie w wiązkę lasera to kompletna głupota. Wraz z odległością wiązka lasera poszerza się, a co za tym idzie, gęstość mocy spada, czyli światło staje się słabsze. Tutaj na wykresie u góry pokazuję Wam, jak gęstość mocy maleje wraz z odległością dla trzech mocy optycznych – 5, 100 i 500 mW. Jeżeli założymy, że poświecenie laserem jest czysto przypadkowe, czyli nie gapimy się w laser i nie świecimy komuś celowo w oczy, i założymy, że trwa to 0,25 sekundy, to możemy podać kilka limitów. I tak. Uszkodzenie wzroku dla lasera 5 mW może nastąpić nawet z odległości 16 metrów. A dla lasera 500 mW nawet ze 160 metrów, a to przeszło 1,5 razy długość boiska piłkarskiego. Tymczasową utratę wzroku lub powidok może spowodować laser 5 mW nawet z 80 metrów. Dla 500 mW jest to, jak widzicie, 800 metrów. I to nie jest taki powidok, jak popatrzycie chwilę w słońce i zaraz przejdzie. Pracując kiedyś z laserem niedużej mocy, wiązka przypadkowo mnie oślepiła. Powidok, a następnie problemy z widzeniem miałem przez wiele godzin i dopiero następnego dnia odzyskałem normalne widzenie. Jeżeli powidok występuje dłużej niż przez 5 do 10 minut po oślepieniu laserem, to prawdopodobnie nastąpiło już uszkodzenie siatkówki. Teraz wyobraźcie sobie, jak ma wylądować pilot, który na środku pola widzenia widzi jasną plamę. Czy jak kierowca ma prowadzić samochód czy inny pojazd?
Nawet jeżeli nie spowodujecie trwałej utraty wzroku, to takie oślepienie może doprowadzić do wypadku i tragedii. Poza tym, nawet przy tej gęstości mocy może dojść do obrzęku siatkówki, pogorszenia widzenia czy pojawienia się mętów ciała szklistego. I te negatywne skutki mogą utrzymywać się nawet przez wiele miesięcy, a niektóre mogą nie ustąpić nigdy. Idźmy dalej. Poza oślepieniem osoby istnieje jeszcze możliwość jej rozproszenia, zaskoczenia silną wiązką światła, co też może być niebezpieczne, szczególnie przy prowadzeniu pojazdów czy pilotowaniu statku powietrznego. A to przy użyciu lasera jest niestety banalnie proste. Przy 5 mW, nawet z 360 metrów, przy 100 mW, nawet z 1600 metrów. Zwróćcie też uwagę na to, że wiązka w tej odległości ma już 1,6 metra średnicy. To nie jest mała plamka, nie da się przesunąć głowy, zasłonić ręką. To jest silne światło o bardzo dużej średnicy. Światło lasera 500 mW może rozpraszać osobę nawet z odległości 3,5 km. Dlatego nigdy nie powinniście używać laserów, jeżeli w pobliżu widzicie ludzi, samoloty, helikoptery czy inne pojazdy, ponieważ zasięg laserów sięga wielu kilometrów. Na wykresie zaznaczyłem też gęstość mocy naszej 100-watowej żarówki w odległości 1 metra. Jak widzicie, gęstość mocy jest porównywalna do gęstości mocy lasera 500 mW widzianego z odległości aż 2 km. Czyli oślepienie takim laserem z 2 km to tak jakby ktoś tuż przed Wami nagle zaświecił mocną żarówkę. Te wszystkie efekty stanowią dużo większe zagrożenie nocą, kiedy źrenica oka ludzkiego jest rozszerzona. Wiecie dobrze, jak ciężko prowadzi się samochód w nocy, kiedy oślepiają nas światła jadących sprzeciwko. A to i tak dużo słabsze światło niż wiązka laserowa. Jeżeli używacie lasera do pokazów astronomicznych, to też upewnijcie się, że na niebie nic nie przelatuje. W dużej odległości Wy nie będziecie widzieli już wiązki, ale załoga samolotu czy helikoptera już tak i może to stanowić dla nich duże zagrożenie. Poza tym, te wszystkie obliczenia są bardzo szacunkowe. Rzeczywistość może być jeszcze gorsza, bo czas reakcji na światło może być dłuższy niż 25 sekundy, szczególnie u osoby zmęczonej. Osoba może używać okularów optycznych, co jeszcze bardziej pogarsza sprawę, czy też może mieć bardziej wrażliwą siatkówkę niż większość ludzi. Jak znam życie, to zaraz jakiś mądrala powie mi, że lasery o małej mocy, 1 mW, są bezpieczne. Otóż nie są. Nawet taki laser może uszkodzić wzrok w ciągu 25 sekundy z odległości nawet 7 metrów. Zaświecenie takim laserem w oczy z odległości 2 metrów to już przeszło 50% szans na poważne uszkodzenie wzroku. Dlatego żadnego lasera nie wolno nigdy kierować w stronę ludzi. A teraz najciekawsze na temat laserów małej mocy. Pewien gość, Trevor Whitley, przebadał 44 różne lasery, które zakupił, a które opisane były jako lasery o mocy poniżej 1 mW. W Australii, gdzie mieszka, prawo zabrania sprzedaży laserów o mocy większej niż 1 mW. Te pionowe słupki to zmierzone moce poszczególnych laserów o różnych kolorach, a pozioma linia na dole to 1 mW. Ku jego wielkiemu zdziwieniu, mało który laser miał faktycznie moc poniżej 1 mW. Pomiary wykazały, że jeden z laserów miał nawet 112 mW, inne po kilkadziesiąt. Tak więc nawet jeżeli kupujecie laser opisany jako 1 mW czy 5 mW, to nie znaczy, że nie ma on 100 albo nawet kilkuset mW mocy. Istnieje wiele przypadków trwałego uszkodzenia wzroku przez lasery, które opisane były jako lasery małej mocy, a w rzeczywistości ich moc była dziesiątki razy większa. Często wypadkom takim ulegają dzieci, ponieważ ani one, ani ich rodzice nie mają świadomości, jak wielkie zagrożenie mogą powodować lasery. Natomiast celowe kupowanie laserów o mocach dziesiątek czy setek miliwatów to proszenie się o kłopoty. Na domiar złego w sprzedaży są też lasery o mocach rzędu kilku watów, czyli jeszcze wyższych niż te, które tutaj analizujemy. Efekt z tego będzie taki, że zrobicie krzywdę albo sobie, albo komuś innemu. Natomiast jeżeli jeszcze kogoś nie przekonałem, że świecenie pilotom po oczach to bardzo zły pomysł, to niech zacznie już dreptać do najbliższego więzienia. Bo i tak wcześniej czy później tam trafi, bo taką karę przewiduje polskie prawo. Polecam artykuł 173 i 174 kodeksu karnego i 211 punkt 12 prawa lotniczego. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, laser to genialny wynalazek, który przyczynił się do rozwoju telekomunikacji, medycyny czy przemysłu. Wskaźniki laserowe sprawdzają się świetnie podczas prezentacji czy pokazów astronomicznych. Jednak trzeba ich używać rozsądnie, mając na uwadze, że trzymacie w ręku bardzo silne i niebezpieczne źródło światła.
Ze swojej strony chciałbym życzyć poszkodowanemu lekarzowi, panu Mariuszowi Mioduskiemu, szybkiego powrotu do zdrowia. Jeżeli możecie, udostępniajcie film znajomym, przekażcie go dalej, tak aby uświadomić ludzi o poważnych zagrożeniach, jakie stwarzają lasery. Jeśli macie pytania, piszcie je jak zwykle w komentarzach i pamiętajcie, że laser to nie zabawka.